Cześć kochani, tu Hisia Love and Beauty, witam Was na kanale. Dzisiaj będzie ogromne denko makijażowe, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do makijażu mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, kosmetyków jest cała masa, więc nie przedłużając zaczynamy. Zacznę od kosmetyków, które znajdą nowy dom. I pierwszym takim kosmetykiem będzie podkład z Charlotte Tilbury Iris Flawless Foundation. Ja go miałam w kolorze 2 Cool Freud. Ja ten podkład polubiłam jak najbardziej, natomiast moja bratanica potrzebuje jakiś fajny podkład, który wytrzyma długo, wysokopółkowy na swoją 18, a z racji tego, że jest na podobnym stopniu jasności co ja, to po prostu jej go przekażę, bo ja już go dawna nie używałam, mam swoje typy i niech jej służy. Do wyboru dokładnie z tej samej przyczyny, bo nie wiem, czy tamten jej się sprawdzi, niech sobie przetestuje, to i przekażę też dwa podkłady z Veoli Botanica Let's Go oraz Drop of Perfection. Ten wiecie, że był w ulubieńcach roku. Super podkłady, bardzo fajne. Ten używałam latem, ten używałam zasadniczo cały rok. Naprawdę super podkłady, bardzo fajnie wyglądają, mają bardzo dobre krycie. No ale niech mojej bratanicy służą. Następny to jest podkład z Belle Hypoallergenic Just Free Skin. No niestety mi się nie sprawdził, wchodził mi w załamania skóry, więc trafi do mojej przyjaciółki. No i tutaj, żebym miała do kompletu, to dostanie też korektor z Belle Hypoallergenic, też ten Just Free Skin. Dla mnie on ma troszkę za małe krycie, no i nienawidzę pompek. Następny produkt to jest Clarissa High Cover Lover. Jest to korektor, tutaj mam go w kolorze 22 Fair. No ja mam bardzo dużo korektorów, to jest bardzo duży i ciężko byłoby mi go zużyć. Nie chcę, żeby się przeterminował, mam swoje ulubione korektory, a ten jest naprawdę fajny, ma bardzo dobre krycie, super aplikator, jest taniutki. No on trafi do mojej przyjaciółki, natomiast ogółem mogę polecić jak najbardziej. Kolejny produkt to jest Hehan Creamy Cheeks, róż do policzków w kremie w kolorze 22 Cheeky. Bardzo ładny odcień, natomiast dla mnie ciut za ciepły. Myślę, że sprawdzi się którejś z moich bratanic, więc zwłaszcza chyba tej starszej, bo ona jest cieplejsza, więc jej będę to przekazywać. Kolejny produkt, to już nawet zapowiadałam w filmie, że ten produkt trafi do mojej siostry. Jest to paleta Clarissa All Set w kolorze 02, czyli Warm. No dla mnie jest za ciepła stanowczo. Jeszcze się broni, bo jestem neutralna, ale niech leci do mojej siostry, jej będzie idealna, bo moja siostra jest dużo cieplejsza ode mnie. No to teraz będzie sporo tuszy do rzęs. Pink Power z Gosha, no niestety mi nie utrzymuje skrętu. Bardzo ładna część czerni, fajnie wydłuża, no ale niestety no nie utrzymuje mi skrętu, no to przykro mi bardzo. Tak samo nie utrzymuje mi skrętu Delia Max Volume. Ona mi też trochę sklejała rzęsy, no ale zobaczymy, może komuś się po prostu sprawdzi. Kolejny to jest Clarissa Heavenly Size Big Volume and Curl. No tutaj tego curl w ogóle nie ma. Curl jest tak połowicznie, a tego volume w ogóle nie ma. No ale jedna z moich bratanic ma bardzo gęste rzęsy, więc myślę, że może jej się sprawdzić. Kolejny produkt to jest Clarissa Smoking Hot Mega Volume and Long. Tak, faktycznie jest tutaj to volume and long, natomiast niestety mi nie utrzymuje skrętu, więc ja się z nią pożegnam. Już widzę, że tam miałam dwa płatki z osypu, ale podejrzewam, że to jest właśnie z powodu tego, że właśnie moje rzęsy się rozprostowują, więc nie mogę jej, tej maskary używać, ale naprawdę rewelacyjnie wyglądała. Zresztą nie wiem, czy to denko będzie przed tym makijażem, czy po, to jak będzie ten makijaż tylko z zielonymi ustami, to będziecie mogli zobaczyć, że naprawdę mega robotę robi przy dwóch warstwach. Kolejny tusz do rzęs to jest z Benefitu Bad Girl Bank. To jest taka miniaturka, ją miałam w kalendarzu adwentowym, no nie utrzymuje mi skrętu. No, zasadniczo większość tuszy po prostu polega na tym, nie? Więc po prostu trafia do nowego domu. O, ale ten tusz mi utrzymuje skręt, to jest Estée Lauder Symptoms Extreme. Bardzo lubię to, zawsze się kupię miniaturki, no bo bo mi tak wychodzi lepiej. Bardzo lubię, tutaj ten akurat jest zużyty, nie wiem czemu trafił tutaj na tą kubkę, ale tak, jest naprawdę świetny, uwielbiam. Błyszczyk z Clarissa Shine Like
Lip Oil o zapachu ananasowym. Zapach jest cudowny, smak ohydny, ja nie jestem w stanie tego stosować. Paleta do konturowania od Hehan Sculpting Palette. Śliczna, naprawdę śliczna, super się nią pracuje, bardzo fajny, chłodny bronzer, piękny, złocisty rozświetlacz i rozświetlający róż. Jak wiecie, róży nie stosuję rozświetlających, bo nie lubię, w związku z czym ona po prostu znajdzie nowy dom. Felicea Trio do konturowania. Tutaj jest satynowy róż, mimo że wydawał się być matowy, ciepły bronzer, no ja tak średnio za ciepłymi bronzerami, no niestety tutaj ona ma tendencję do plamienia, trzeba z nią ostrożnie pracować i dobrze wpracowywać, ale jak się dobrze wpracuje, no to działa, tak, więc może komuś się sprawdzi. Clarissa Magic Stick 2 w 1, to jest taki właśnie eyeliner klej do rzęs, on jest w porządku, ale nie trzyma jakoś super mocno, ale... młode dziewczyny robią zdjęcia na TikToka, czy tam, czy Instagramy, czy jakieś tam inne rzeczy, to może się im przydać, więc niech korzystają. I kolejny produkt to jest Vibo Look At Me. To są rzęsy, których absolutnie ja nie użyję. Są koszmarne, sztywne i są... no nie, pasek jest okropny, sztywny, odklejający się. Ja byłam... no cierpiałam bardzo, jak musiałam tego używać, natomiast moja przyjaciółka powiedziała, że ona przyjmie jakiekolwiek, nawet najbardziej plastikowe z AliExpress, niech się męczy. Sama powiedziała. Pomada z Claressy w kolorze medium brown. Mówiłam w filmie, że ona jest podobna do szatynki z Glam Shopu. Nie, szatynka jest dużo chłodniejsza. Potem spojrzałam też w innym świetle i tak, ona ma troszeczkę taki ciepławy odcień, więc znajdzie nowy dom. No i to by było wszystko z produktów, które znajdą nowy dom. Teraz produkty zużyte. Pomadka Maybelline Stay Matte Ink i w kolorze 35 Creator. I nigdzie nie mogę dostać, ja ją zużyłam już do cna. A ja ją tak uwielbiałam, to był idealny odcień fioletu. Ja nie wiem, czy cokolwiek się jeszcze... O, może tu. To jest taki żywy fiolet. Taki, no, cudowny. Piękny. No, ale niestety skończyła się. Trudno. Świetny tusz. On był chyba nawet w ulubieńcach roku. To jest mój tusz do dolnych rzęs. Eveline Super Teen. No, super. Do dolnych rzęs to jest rewelacyjny tusz. Niestety do górnych mi się nie nadaje, no bo nie utrzymuje mi skrętu. Skończył się już zasech, no już go dawno, długo zużywałam, ale był świetny. Kolejny produkt to jest eyeliner z Claressy Star Designer. To był eyeliner z gąbeczkowym aplikatorem, no już tutaj się skończył, wyschnął i już go nie mogę używać, ale był całkiem w porządku, chociaż zdecydowanie wolę z Eveline'u ten make-up eyeliner. Lubię, lub w ogóle najbardziej precyzyjny gąbeczkowy to jest z Glam Shopu z kolekcji Oriental. To jest super eyeliner gąbeczkowy, jeżeli szuka się gąbeczkowych. Ten jest taki przeciętny. Kolejny produkt to jest Eveline Brow Art Duo. Z jednej strony był cień, to jeszcze go tam troszeczkę jest, ale już się nie będę nad nim pastwić. Z drugiej strony był pędzelek, który już przestał pisać, więc kończę z nim. Kolejny produkt to jest Glam Glue. On ma tutaj 12 miesięcy od otwarcia, ja chyba miałam z 3 lata i nadal działał, wygrzebałam, jak widzicie, do końca już tutaj, no nie idzie już więcej wygrzebać, no uwielbiam, pewnie kupię ponownie. Zużyłam dwa pudry satynowe, czyli NAM Satin Loose Powder, to są zamienniki pudru Lamer nadal mam, oszczędzam, natomiast no to tutaj zużywam i to konkretnie zazwyczaj pod oczy i na boki twarzy, uwielbiam, no dwa poszły. Kolejne, chociaż nie wiem, może jeszcze są w siatce, bo tak wyłowiłam z góry. Kolejny produkt to jest NAM Setting Translucent Powder, czyli taki zamiennik Laura Mercier. Bardzo fajny, bardzo lubię, no zużywam systematycznie, no bo oczywiście pudra z Laury mam, ale oszczędzam na wyjątkowe okazje. Vibo All Night Long, setujący puder. Jak już mówiłam w filmie, ten puder śmierdzi niemiłosiernie i z tego powodu trafi do mieszanki na ciało i tak też się stało, bo nie mogę znieść tego zapachu. Ale ogółem pięknie rozświetla. I w tym samym filmie występował NAM Smart Velvet Powder. On mi wygląda ciężko. Za każdym razem jak go stosuję, on pięknie trzyma mat, ale niestety on mi wygląda strasznie ciężko. Nie lubię tego efektu, w związku z czym poszedł pod mieszanki na ciało. Kolejny produkt to jest Lovely Toffee Chocolate Toffee Loose Powder.
no to jest taki, bym powiedziała, bronzer sypki. Robił straszne plamy, ale bardzo podoba mi się kolor, więc ja go kupuję i chyba jeszcze tam jest w siatce jeszcze jedno opakowanie. Ze względu na to, że to mi super przyciemnia mieszkankę na ciało, więc i będzie się pojawiał na pewno w rękach, bo będzie kupowany po prostu tylko i wyłącznie do mieszanki na ciało. Kolejny produkt to jest Hehan Renan Hydrating Foundation. Ja go tutaj mam w kolorze 03 Lentil Beige. Bardzo fajny podkład, bardzo dobrze się trzyma. No ten kolor jest dla mnie za ciemny, więc pójdzie po prostu do mieszanki na ciało. Kolejny podkład to jest Gorsh Foundation Plus. Podkład kryjąco-korygujący. Dla mnie wygląda strasznie ciężko na skórze. Podkreśla mi pory i słabo się utrzymuje, więc będzie zużyty na mieszankę na ciało. Klej z Life'a to jest kolor czarny. No, zużyłam kolejne opakowanie. Uwielbiam. On był ulubieńcem chyba 2021. Kosztuje około 15 zł w Superfarmie. Polecam serdecznie, on jest niebieski, kiedy zaczyna przestygać jest czarny i wtedy kleimy i to jest zasadniczo no, kilka sekund i można kleić rzęsy. Uwielbiam, szybko schnący klej. Clarissa Glow Super Powder, puder sypki rozświetlający, on był kupiony specjalnie pod mieszankę na ciało, ale go uwielbiam też do boków twarzy, bardzo fajnie wygląda. Polecam serdecznie. Ulubieniec roku, Clarissa Sugar Powder. Jest to puder taki rozświetlająco, wykańczający. Ma lekko różowy kolor. Pięknie wygląda na skórze, jest w ogóle prawie że niewidoczny. Drobinki, które są w nim zawarte, też są niewidoczne. Ten różowy kolor się jakoś super nie wybija, bo tego nie zauważyłam. Uwielbiam go, no zużyłam całe opakowanie. Puder rozświetlający z Glam Shopu, z kolekcji Złota Era. Cudowny, pięknie wygląda na ciele. Na twarzy bym go nie użyła, chyba że naprawdę na bokach twarzy, albo jako w formie delikatnego, subtelnego rozświetlacza. Wyglądałby wtedy super. No ja go wrzuciłam po prostu do mieszanki na ciało sypkiej i pięknie ją wzbogacił. No, myślę, że mogę nawet się jeszcze raz zdecydować na niego, bo jest naprawdę piękny. I on na ciele tak bosko wygląda. No, zobaczcie to. No jest piękny. Isana olejek do kąpieli, którym myję gąbki. Tylko i wyłącznie gąbki, nie myjcie tym pędzli, ponieważ rozklei wam włosie. Hit od lat. Systematycznie się pojawia. Zużyłam krem brokatowy z Glam Shopu, to były takie gwiazdki, no niestety się skończył, niego nie ma i nie można go dokupić. Bardzo żałuję, bardzo lubiłam go właśnie do tych moich takich ciemnych makijaży, no mąż był zachwycony, ale niestety skończył się. Puder H2O z Glam Shopu mi się totalnie nie sprawdził, nie dość, że daje to dziwne odczucie na skórze. Myślałam, że będzie wyglądał mniej sucho, wygląda strasznie sucho. Przyciemnił mi korektor i to tak spokojnie o 2 tony, więc bardzo niefajnie. I do tego przed przyciemnieniem się zbrylał, więc musiałam go tam mocno rozpracować pędzlem. No nie byłam zadowolona. Poszedł do mieszanki na ciało. Tutaj mamy drugie opakowanie tego z Lovely. I mówię, ono będzie się pojawiać, to od razu uprzedzam w przyszłych dękach. Gąbka z Glam Shopu welurowa, no już pękła, już zmasakrowała, to była ta pierwsza chyba. Uwielbiam te gąbki welurowe z Glam Shopu. No są naprawdę, no skubana była naprawdę wytrzymała. Zwłaszcza, że ja gąbki piorę w pralce, nie? Więc byłam zadowolona, no ale był już czas na nią. Zużyłam rozświetlacz Hit Sezonu. Calutki, wygrzebany. Całości poszedł na twarz. I oczywiście mam już kolejne opakowanie w zapasie, więc od razu wam pokażę, jak to pięknie się błyszczy. No to jest taka tafla. On był w kalendarzu adwentowym w 2021 roku, a potem wszedł do stałej oferty. I się nie dziwię, bo jest boski. Zużyłam bronzer w kremie. Tutaj miałam uszkodzone opakowanie, bo mi spadło. Proszę bardzo, wygrzebany. To był kolor nugatowy. Będę musiała sobie dokupić kolejny. No bo właśnie do tych ciemnych makijaży, jak maluję twarz i ciało na ciemny kolor, taki bardzo opalony, no to on był idealny, więc będę musiała sobie uzupełnić. O, jeszcze jeden miałam, Clarissa Sugar Powder. Kurczę, ja tyle tego zużywam, aż sama jestem zaskoczona. W ogóle ciekawe, czy one się czymś różnią, bo to chyba miałam jakąś starszą i nowszą wersję, bo ten ma błyszczący napis, a ten ma matowy napis i ten ma taki fioletowy. Ale nie zauważyłam różnicy, widać musiałeś po prostu nadruk zmienić w międzyczasie. Jak widać, ulubienie z roku nie bez powodu. Zużyłam rozświetlacz prasowany
blask mandali calutki. Jak już go wygrzebałam tak na środku, no to potem już skruszyłam i wrzuciłam do mieszanki do ciało, bo już mi się źle nabierało. Bardzo fajny, taki jaśniutki rozświetlacz. Bardziej żałuję, że nie ma słońca mandali osobno, no bym dokupiła, ale jest teraz już w palecie Złota Era, więc chociaż tyle. Podkład z Gosha, tutaj jest ten Long Lasting Makeup Exceptional. Był w porządku, natomiast no też właśnie wyglądał ciężko. Ja nie wiem czemu właśnie te podkłady z Gosha u mnie tak strasznie ciężko wyglądają, wchodzą mi w pory tak masakrycznie. Ale ten był za to długotrwały, faktycznie, że ten się utrzymywał długo. Jak ten nie utrzymuje mi się długo, a wygląda ciężko i wchodzi w pory, to ten tylko wygląda ciężko i wchodzi w pory. Bingo, puder wygładzający, utrwalająco matujący, dla mnie wyglądał totalnie sucho. Owszem, wygładzał niesamowicie, natomiast no, dla mnie był tak suchy efekt, że jakbym się mąką obsypała, więc dla mi się w ogóle nie sprawdził. Poszedł do mieszanki na ciało. Rozświetlacz Lumi Sparkling z Hean. On był kupiony do mieszanki na ciało i w tym celu został zużyty. Zużyłam bazę z piluistą w kolorze 0,5, calutką, wygrzebana, rozcięta nawet, jak widzicie. Uwielbiam, chętnie bym kupiła ponownie, ale ona jest tak ciężko dostępna, że na razie zużyłam tą z Glam Shopu, może kiedyś wrócę. SS Contouring Duo Palette. Bardzo fajna paleta do konturowania, tej się nią posiłkowałam przy makijażu Wednesday i przy pakowaniu rzeczy mi spadła i się skruszyła. A ten ciemny był taki fajny, taki chłodny, konturujący. No trudno się mówi, wzięłam, po prostu go skruszyłam bardziej i trafił do mieszanki na ciało. Eveline Liquid Control, podkład i bardzo dobrze mi się sprawdzał, bardzo dobrze się utrzymywał, nie podkreślał porów, nienawidzę pipet, więc tylko i wyłącznie dlatego nie kupię ponownie, ale był naprawdę fajny. Clarissa Fixing Powder i ten był typowy puder, taki typowo matujący, bardzo sucho wyglądał, nie podobał mi się efekt, poszedł do mieszanki na ciało. Clarissa Sugar Powder, tusz do rzęs, niestety mi się straszliwie osypywał, miał drapiącą szczoteczkę, w związku z czym on po prostu idzie do wyrzucenia, bo on już jest stary, dawno był test, więc nikomu go nie oddam. Liren My Master, wysokokryjący podkład odmładzający. Super, bardzo fajny efekt był na skórze, wyglądał naprawdę tak, wyblurowana była ta skóra. Niestety są tylko trzy kolory, ja część tutaj zużyłam na ciało, bo akurat potrzebowałam, a część po prostu zużyłam na twarz i to naprawdę ponad połowę zużyłam na twarz. Bardzo dobrze wspominam ten podkład. Denerwowało mnie po prostu to opakowanie, że tutaj nie ma pompki, tylko jest taki otwór, w związku z czym w pewnym momencie już nie wytrzymałam i wlałam po prostu do mieszanki na ciało, bo denerwowało mi opakowanie. Zużyłam dwa szampony w kostce, jeden z Altery, drugi Isana. Myję pędzle teraz szamponami w kostce, wychodzi to tanio, a bardzo dobrze się pędzle domywają. Catrice HD Liquid Coverage. Nie, mi się nie sprawdził, wyglądał ciężko. Myślałam, że to będzie coś w tym stylu jak ten z Eveline, ale nie. No i pipeta, której nie znoszę, poszedł do mieszanki na ciało. Eveline Prestige Brush Liner. Wiecie, że uwielbiam. To jest taki z pędzelkiem eyeliner, bardzo precyzyjny. Kolejne opakowanie zużyte. Eyeliner z Lovely Fast Dry. Absolutnie żadne fast, po prostu był koszmarny, bardzo brzydko rysował, miał koszmarny też pędzelek, ja go nie zużyłam, po prostu, no, naprawdę, no nie było w ogóle precyzyjne, nie? Koszmar, absolutnie nie polecam. Zużyłam kredkę wrzosowisko, której ani razu nie użyłam pod oczy, ani na oczy, tylko zużyłam ją do ust. I to była moja konturówka do tej pomadki właśnie i uwielbiałam to połączenie, no niestety tutaj się skończyła, mam jeszcze jedną w zapasie. Zużyłam z Glam Shopu cień baza w dwóch kolorach, słonecznik oraz buraczkowy, uwielbiam, mam oczywiście już kolejne w zapasie, systematycznie z nich korzystam. Zużyłam korektor z Golden Rose, on był w takim kolorze lekko ciepławo-brzoskwiniowym, bardzo fajnie kamuflował niedoskonałości. No zużyłam już, pewnie nie wrócę, mam, tak wspominałam, dużo korektorów, ale był bardzo w porządku. Kolejne produkty to będą Clarissa Shine of Mine 3 i 2, czyli 5 opakowań.
Ja je kupuję do mieszanki sypkiej na ciało. Tutaj mam już kolejne w zapasie i specjalnie wzięłam, żeby Wam pokazać ten kolor. To jest właśnie... tu mam akurat Rose and Gold, a nie More Champagne. No trudno. Ale też jest piękne. No, ogółem te rozświetlacze naprawdę dają turbo tafle i są cudowne. Po prostu są cudowne. No ten trafi oczywiście też do mieszanki na ciało. Już go nie będę wrzucać do następnego denka, tylko liczmy, że było 6. Kolejny produkt, no to przyciemniacz do podkładów z Glam Shopu, kolejny zużyty. Ja tymi mikserami przyciemniam sobie podkłady albo po prostu mieszankę na ciało. I tak samo tutaj Hean, to mamy kolejny przyciemniacz do podkładu. Zasadniczo w zależności, która jest w promocji, to kupuję i systematycznie zużywam. Rozświetlacz z kolekcji Essentia z Glam Shopu, tutaj akurat w kolorze Rose Gold. Uwielbiam te rozświetlacze. Nie stosuję ich na twarzy, stosuję na ciało albo stosuję do mieszanki na ciało, żeby sobie rozświetlić podkłady. To super działa właśnie, albo do mieszania z podkładem też się super sprawdza. Natomiast sam, tak żeby nałożyć na kości jarzmowe, no to niekoniecznie, ze względu na to, że on bardzo szybko zastyga i więc ciężko jest go rozblendować. Tutaj mamy Spaeze Krem DD w kolorze 3N. On był tak żółty, że nie wiem, gdzie to był kolor neutralny, nie? Więc absolutnie zszedł do mieszanki na ciało, bo po prostu wyglądałam nim jakby po prostu, no źle z nim wyglądałam. Ale oczywiście też próbowałam, wyglądał tak przeciętnie, że nie mam zamiaru testować, czy są nawet jakieś inne neutralne kolory, ale tak jak patrzyłam, to chyba to był jedyny neutralny i on właśnie neutralny i tak nie jest. Zużyłam krem brokatowy Euphoria z Glam Shopu. Niestety one już są niedostępne, a szkoda, bo on tak połyskiwał na złoto, zielono, różowo, no był cudowny. No ale niestety już jest niedostępny. Wszystko, co ja lubię z Glam Shopu, mi wycofują. Sypki rozświetlacz z marki Munich. Był w porządku, ale zasadniczo w Contigo są lepsze rozświetlacze, choćby na przykład z marki Moja, więc tutaj to nie zrobiło na mnie jakoś turbo wrażenia. Oczywiście zszedł kolejny sypki pigment od Mio, Sparkle Me w kolorze Midas Touch, do tego zużywam hurtowo. Zużyłam róż Panna Młoda, którego chyba Wam nie pokażę, bo mam w biurku, a na nim jest za dużo rzeczy. Zużyłam cień w kolorze Magenta. Ja go zużyłam dosłownie prawie, że do cna, dosłownie taka odrobinka na ściance mi została, to ją sobie wzięłam, skruszyłam i wrzuciłam do błyszczyka i teraz mam taki fioletowy błyszczyk, super wygląda. Ogółem cudowny odcień, takiego głębokiego fioleto-różu. I zużyłam błyskotkę, to jest taki turbo pigment. Jasna baza i taka zielonkawa drobina. No niestety tutaj już teraz go niewiele widać. Staram się Wam taka pomachać, żeby było widać tą zieloną drobinę. Korektor z Pixi w kolorze 01 Vanilla Cream. Uwielbiałam go. One są bardzo takie nawilżające, są tłuste, bo to jak widać konsystencja. Natomiast w sensie, że w takim wyprasce taki tłusty i go się nakłada pędzelkiem, ale naprawdę byłam zadowolona. Nigdy nie wyglądał korektor sucho pod oczami, kiedy jego stosowałam. Tylko trzeba było go dobrze przypudrować, żeby się nie pozbierał, ale naprawdę fajnie działał. Zużyłam też, już miałam resztkę rozświetlacza z kolekcji Essentia w kolorze szampańskim. No mówię, uwielbiam te rozświetlacze, ja je systematycznie kupuję. Chyba widziałam, że są teraz w promocji, więc muszę je znowu kupić. Tutaj do mieszanki na ciało poleciał Max Factor Facefinity. Miałam ochotę sprawdzić, czy to, co kiedyś dawno, dawno temu lubiłam, to na studiach, to czy nadal lubię? No nie, już nie lubię, już dla mnie wygląda zbyt ciężko, zbyt za bardzo wchodzi w pory, a kiedyś go bardzo, bardzo lubiłam. No ale stwierdziłam, był w promocji i to znacznej, więc miałam spróbuję, no ale nie, ponownie miłość nie zagorzała. Lovely Camouflage Foundation, to był podkład, bardzo ciężko wyglądał na skórze. Byłam bardzo niezadowolona, więc poszedł do mieszanki na ciało. Na szczęście było można rozciąć, więc nie musiałam się szarpać z obracaniem pojemniczków i tak dalej. No bo jak widzicie, tutaj tego to jeszcze jakby zostało na ściankach, ale nie mogę tego wygrzewać w żaden sposób. Pierre René Glow Touch Cream BB. No nie, zdecydowanie, że kremy BB to z Veolii Botanica zrobiły na mnie dużo lepsze wrażenie. Ten się tak mi smużył, byłam bardzo niezadowolona. Oczywiście tu mam go w ciemnym kolorze, no bo testowałam go tu już poza kamerą, bo
kupuję tylko i wyłącznie w jasnych kolorach do testów, które planuję na kanał. Tego tak po prostu we własnym zakresie chciałam przetestować i nie. Do mieszanki na ciało poszły te podkłady Better Perfect z Eveline, no bo ja kupiłam całą gamę kolorystyczną, między innymi do filmu, ale też nie wiedziałam, czy będę robić warsztaty na Orkonie, czy tylko pokaz makijażu, więc wolałam mieć po prostu różne kolory. Yoko Natura of Love, to już, to w ogóle zapodziało się, nie wiem, gdzieś mi wpadło za szafę, bo to wieki temu testowałam. Pomarańczowe, koszmarne kolory. Jak ja byłam w liceum, to by nawet nie schodziło. Nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Były koszmarne, po prostu się smużyły, wyglądały ciężko, wchodziły w pory, no, w zmarszczki, no wszystko po prostu pękały. No, najgorsze produkty, jakie używałam w ostatnich latach, naprawdę. Ja nie wiedziałam, że jeszcze jest ktoś w stanie coś takiego wyprodukować, nie? A co jest najlepsze, one kosztowały niemało, bo one były za prawie 40 zł, jak ja je kupowałam, więc... A to było jeszcze przed galopującą inflacją. Paese Run for Cover i tutaj wzięłam go w kolorze 50N i też, ja nie wiem, nie lubię się z Paese, bo one są żółte. Po prostu są żółte, nie podpasowały mi. Może jakiś jaśniejszy, może będzie lepszy. Bo ten nawet całkiem nieźle wyglądał na skórze, ten Run for Cover. Ale mówię, no wzięłam kolor, który był po prostu żółty, więc może przestrzeliłam. No i ostatni produkt to jest Maybelline Affinton. Myślałam, że może, bo dużo youtuberek go polecało, stwierdziłam, a spróbuję, była akurat promka na Maybelline w Rossmanie albo w Superfarmie, już teraz nie jestem pewna. Stwierdziłam, a spróbuję, no nie, to dla mnie już jest przestarzała formuła. Wolę produkty, które mają krycie, a wyglądają lekko, są prawie niewidoczne na skórze, a mają krycie. Tak, jest to możliwe, Glam Shop to udowodnił na przykład. Więc no do tego nie wrócę na pewno, bo nie sprawdził się, a reszta po prostu poszła do mieszanki na ciało. Cały czas się cieszę, że mam tą mieszankę na ciało, bo dzięki temu część produkt mogę częściej testować, więcej testować i to się po prostu nie marnuje, tak? No bo tak to by stały te podkłady po prostu i byście ich właściwie nie zobaczyli. A tak przynajmniej mogę Wam powiedzieć chociaż kilka słów na temat każdego. I kochani, to będzie wszystko na dziś. Wiem, sporo tego było. Ale też wiecie, no tak czasem jest, że się na przykład kończy 5 produktów w jednym tygodniu, nie? I nie wiadomo dlaczego. No tak to bywa. Kochani, pamiętajcie, że możecie mi polecać kosmetyki w komentarzach, co bym miała przetestować. Ja bardzo chętnie testuję dla Was różne produkty. Oczywiście, jeżeli mieliście któreś z tych kosmetyków i macie na przykład takie samo zdanie albo inne niż ja, to jak najbardziej też śmiało piszcie. Ja daję pełne prawo, żeby się ze mną nie zgadzać. Pamiętajcie, że na przykład podkłady czy pudry to sprawa tak indywidualna, bo to jest tak zależne od skóry, że ja jestem w stanie jak najbardziej tutaj powiedzieć, że na przykład dużo osób chwali sobie na przykład ten pudr z H2O, a u mnie on totalnie przyciemnił korektor, ale to normalnie widać na filmie, więc no nie. Kochani, to będzie wszystko na dziś, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!